Felicjan Andrzejczak jest z nami dziś w Onet rano o poranku. Dzień dobry, panie Felicjanie. Dziękuję, że wpadł pan rano do naszego studia. To zaszczyt. Dzień dobry, dzień dobry. Jak się wstawało o poranku? Bardzo. Artyści powiem, nie lubią przyjeżdżać na bardzo 8 ciężko, rano. Jako że my wstaliśmy o godzinie, ja przynajmniej wstałem o godzinie 6, żeby tutaj przyjechać z Konstancina, bo spodziewaliśmy się, że będą jakieś korki w Warszawie. Okazało się, że piękny przejazd, zielona fala w ogóle była, niepotrzebnie tak wcześniej się czyli budziliśmy. No stres też, jesteśmy w takim niezwykłym miejscu, no, Warszawy, no, się spotkaliśmy. Akurat czyli w centrum tutaj. Akurat w samym centrum, ale zostawiamy problemy z ewentualnymi korkami warszawskimi albo jasne, porannym wstawaniem artystów, chociaż wiem, że artyści średnio chyba lubią się budzić o 6 rano. Raczej bardzo. Rzadkość, to rzadkość. Już za moment ruszamy. Chciałem zacząć od tego utworu, którego już w części mogli nasi widzowie posłuchać. Przejmujący utwór, bardzo. Przejmujący utwór? To jest utwór, który powstał już w 2019 roku. My go mieliśmy przygotowany, już był do tego, żeby nagrać, ale niestety ta pandemia przeszkodziła nam i dopiero w 2022, tak jak widać i słychać, dobrnęliśmy do celu i ten utwór został nagrany i mało tego, to jeszcze został nagrany teledysk, bardzo fajny, piękny. Specjalnie odwiedziliśmy Rozewie i Latarnie Morskie, żeby ten teledysk był fajny. No, i mi się wydaje, że jest bardzo dobry teledysk. Bardzo współgra z tym tekstem. Tak, naprawdę. Z tą piosenką. Zresztą Janusz Tatarkiewicz to reżyserował. Nie wiem, czy nazwisko coś mówi, ale jest to bardzo fajny fachowiec i stawialiśmy bardzo na niego. Ja jestem bardzo zadowolony z tego teledysku. Nie tylko ja, ale z tego, co wiem, autorzy, czyli Artur Andrus i Łukasz Borowiecki są zadowoleni. No właśnie, bo to chyba też warto powiedzieć, że autorem tekstu jest Artur Andrus. Artur, tak, tak. I jak bo ja się spotkałem z nimi w 2019 roku, nie znając w ogóle piosenki, i oni też, bo to taki jakiś program był, nie będę chyba nazwy wymieniał, bo to nie o to chodzi, że spotkaliśmy się i w ciągu 3 godzin powstała piosenka. Tak, o, szybko. Powstał tekst, muzyka i ja oczywiście nagrałem. Nie znałem kompletnie. Ja to nagrałem na żywca bardzo szybko i nie spodziewałem się, że tak bardzo zainteresuje nas ta piosenka, ale rzeczywiście jak przesłuchałem sobie już później na spokojnie i melodii, i tekst, jak przeczytałem, to mówię, Boże, przecież to jest przepiękny tekst, który o czymś traktuje. I doszło do nagrania. No. O czym ten tekst traktuje, to jeszcze sobie, mam nadzieję, za moment porozmawiamy, ale chciałem jeszcze zapytać o moment, w którym ukazuje się ta piosenka. Chyba, panie Felicjanie, zgodzi się pan, 40 lat minęło jak jeden dzień? No tak. No zgadza się. Bardzo dobrze, że my nagraliśmy ten utwór, bo chciałbym rzeczywiście, żeby ludzie poznali moje inne piosenki i fajne utwory, a nie tylko ten jeden, o którym chyba myślimy, czyli Jolkę. No bo to tak się składa, że to dokładnie 40 lat dokładnie 40 temu. Tak się składa, że wielu słuchaczy myśli, że ja tylko jedną piosenkę nagrałem w życiu, no bo ta Jolka naprawdę dominuje nad wszystkimi piosenkami, utworami, które ja wcześniej nagrałem. Mimo że naprawdę nagrałem bardzo dużo przepięknych piosenek, do pięknych, pięknych tekstów, do fajnej muzyki, bo ja zawsze miałem takie, ja takie szczęście miałem, a tak bym to powiedział, że współpracowałem z fajnymi kompozytorami i autorami tekstów, to jest bardzo ważne. Przecież ja mam piosenki nagrane Jonasza Kofty, Janusza Kondratowicza, Andrzeja Kuryło, do muzyki Jarka Kukulskiego. No, tak, wielkich Ryszarda, postaci polskiej kultury. Tak, naprawdę. I gdzieś Jolka zawsze przebija wszystko. Na spotkaniach z publicznością, jak Jolki nie ma, to nie ma sztuki, no po prostu. Ja kiedyś próbowałem skończyć program, podziękowałem publiczności, ale się nie dało, niestety. No właśnie. Niestety, ja mówię niestety, ale może i
bo ja muszę kochać ten numer, no tę piosenkę. No właśnie, ona... szkoda byłoby się chyba obrazić na Jolkę. Nie mogę się obrażać na ten utwór. Bo... Tak sobie myślałem tylko, panie Felicjanie, analizując właśnie pańską karierę, bo no to zdecydowanie nie była tylko Jolka, natomiast tak zastanawiałem się, jakby się ułożyło pańskie życie i pańska kariera, gdyby ta Jolka była, ale później. Ale nie tak wcześnie, tylko gdyby wcześniej pan nagrał różne piosenki, z którymi publiczność by się też zaznajamiała i dopiero później nastąpiłaby Jolka. Ja nagrywałem wcześniej piosenki. Też pan nagrywał. W 79 roku byłem po raz pierwszy na festiwalu w Opolu w koncercie premier. Od razu się dostałem do koncertu premier, co też było dla mnie wielkim zaskoczeniem i radością. I później nagrywałem piosenki, ale one gdzieś tak... Ponieważ ja nie miałem menadżera nigdy w życiu. W związku z tym, jak sam je dopilnowałem, to te piosenki gdzieś ginęły. No, były nagrane, ale to rzadko emitowane były później w radiu. Ale to wie pan, jakie pytanie się nasuwa natychmiast. To znaczy, człowiek nagrywa Jolkę. Utwór od początku legendarny właściwie, bo ta legenda rosła natychmiastowo. Tak, no zgadza się. I co? I wtedy żaden nie było tak, że pan siedział w domu i co chwilę ktoś się zgłaszał? Ja że to wezmę pana pod skrzydła? Ja to nagrałem z Budką Suflera i dlatego ta Jolka, mimo że rzeczywiście fajny utwór, bardzo mi się podoba tekst, bo niektórzy mówią, że to tekst nie jest taki, jak powinien być, a mi się wydaje, że akurat powinien być do tej melodii. Taki tekst właśnie, jak napisał Marek Dutkiewicz. Był to rok 82, czasy ciężkie, siermiężne, benzyny nie było, no właśnie nie było niczego, no wy tego nie pamiętacie, jakie to były My czasy. Za to dobrze znamy drogą benzynę. I ja tak, jak ja to zaśpiewałem, no jak ja dostałem tekst i muzykę, to doszedłem do wniosku, że to trzeba zaśpiewać tak, a nie inaczej. Tego nie można zaśpiewać pięknym, łagodnym, słodkim głosem, bo to nie o to chodzi. To musiał zaśpiewać facet zmęczony życiem, stargany totalnie. Życie go tak zmęczyło, że tylko takie wykonanie z jakąś taką chrypą pozwoliło, że ten utwór naprawdę się ludziom spodobał. I zresztą dzisiaj jest śpiewany chyba przez trzecie albo już takie małe, czwarte pokolenie. No właśnie, bo tak sobie myślę, że chyba sprawia to, musi to panu sprawiać frajdę i radość, że wie pan, teraz chyba najmodniejszą, taką najbardziej znaną i bardzo szanowaną przez młodych ludzi wokalistką jest Sanach. Sanach, tak, tak. No tak. I taka Sanach dzwoni do pana i pyta, czy możemy wystąpić razem. To musi chyba sprawiać przyjemność, frajdę, takie wspólne śpiewanie. Naturalnie, że tak. A poza tym ja bym, nie wiem, ktoś inny do mnie zadzwonił z takich fajnych, młodych wykonawców, to nie wiem, czy ja bym się zgodził. Natomiast wiem, że Sanach to jest mądra kobieta. Fajnie gra i na skrzypcach, i na fortepianie. I ona wie, o czym śpiewa i jest bardzo muzykalna i doszedłem do wniosku, że dlaczego nie. I to naprawdę mi to sprawiło wielką przyjemność, że z młodym pokoleniem się spotkałem, wychodząc tam na scenę. Powiem szczerze, że czułem, że ci młodzi ludzie przywitają mnie bardzo pozytywnie i ciepło. I tak się stało, że przecież... Tam byli sami młodzi ludzie, bo to było w Chorzowie. No, podobno było 40 tysięcy, tak. Tam 45 tysięcy ludzi, no, takie, młodych. Takie ogromne grupy chodzą na koncerty. Tak, oni ze mną zaśpiewali. Najpierw mnie przywitali świetnie, a później zaśpiewali to ze mną. I oczywiście tekst bezbłędnie zaśpiewany został przez to młode, ukochane pokolenie. Także... No naprawdę trzeba się cieszyć i sama radość. No ale z drugiej strony mówi pan wprost o tym, że ma pan taką nadzieję, że nowy utwór Impregnowany Ślad będzie takim, być może, nie wiem, traktuje być może pan to symbolicznie, tylko takie symboliczne, teraz jakby to powiedzieć, bo może zerwanie to nie jest dobre słowo, ale takim właśnie chyba pokazaniem się, drodzy państwo, Jolka jest ważnym elementem w moim życiu, ale nie jedynym. No właśnie o to mi chodziło, tak, rzeczywiście, bo to jest zupełnie inna piosenka, inny numer, inaczej zaśpiewany,
ale zaśpiewany przeze mnie. I ja staram się po prostu zawsze dostosowywać do charakteru piosenki sposób mojego śpiewania i tak dalej, i tak dalej. No. Też nie wiedziałem, jak to ugryźć, z której strony, jak podejść, ale udało mi się, myślę, bo ja bo czytam komentarze w tej chwili, to są bardzo pozytywne komentarze i z czego ja jestem ogromnie zadowolony. Ja muszę też powiedzieć, że ja się lubię bawić w różne gatunki muzyki. Aha. Kiedyś Alkopoligamia, takie wydawnictwo, zadzwonili do mnie, czy ja bym nie zaśpiewał do tekstów hip-hopowych jakiegoś jazzowego numeru. Oczywiście ja się zgodziłem na początku, ale dostałem propozycję muzyczną i najpierw miałem wątki, czy podejść do tej piosenki, czy nie. Kilka razy przesłuchałem tę muzykę i doszedłem do wniosku, że tam jest gdzieś Komeda Trzciński, taki gdzieś wczesny. I oczywiście pojechałem nagrać. No, nie wiedziałem, jak to ugryźć. Przepraszam bardzo za określenie, ale wszedłem, lampka czerwona się zapaliła, a i po prostu zaśpiewałem. Wydawało mi się, że jest dla mnie za wysoko, ale ponieważ ja lubię wysoko śpiewać, to mówię, jakie tam za wysoko, przecież ja to muszę zaśpiewać. I oczywiście zaśpiewałem tak, jak zaśpiewałem. To jest piosenka, która nosi tytuł Stres. I wychodząc ze studia, myślałem, że powiedzą, nie, tak nie może być, a to okazało się, no więc o to chodziło nam. To jest takie miłe i przyjemne. Fajna piosenka, ja lubię wykonywać. Ale jak pan mówi, że pan lubi się bawić muzyką, to no. Ja z kolei pierwsze skojarzenie, wie pan jakie miałem, czy nie? Nie? Wizję i współpraca z raperem Miłoszem. Piosenka, która... O, też tak, tak. Piosenka, tak. Która zawładnęła umysłami wielu młodych ludzi, naprawdę. I myślę, że odgrywa bardzo ważną rolę. To kolejny projekt z tym młodym pokoleniem, z którym związał. Poza tym bardzo piękna piosenka. Ja lubię ten utwór wykonywać, bo to jest kawał fajny. To jest prosta piosenka. Ale też zaśpiewana tak przejmująco. Ale właśnie tak, też no, chyba no, trzeba było się zastanowić, jak to zaśpiewać, żeby to właśnie brzmiało tak. Ponieważ ja słuchałem i uczyłem się na przykład na fajnych wzorach, czyli ja dużo Niemena słuchałem i wykonywałem jego piosenki. Ja nawet się na żywca śpiewałem tak jak on. Ja zżynałem to, żeby się nauczyć śpiewać, żeby robić to swobodnie. To ale może... to zżynać z Niemena to chyba nie jest żaden wstyd, nie? Nie. To jest... To był jedyny człowiek, który mnie interesował z polskich wykonawców tak bardzo. Bo ktoś mi kiedyś powiedział, zresztą na przeglądzie i później miałem takie fajne oceny dosyć i w jazzie, że zamykając oczy słyszał się głos samego mistrza. Jak ja śpiewałem Dziwny jest ten świat w 70 roku w Jeleniej Górze, to dostałem takiego kopa fajnego i sobie powiedziałem, przecież ja chyba to dobrze robię, skoro w jazzie ktoś pisze recenzję i pięknie mnie podsumowuje. No to znaczy, no, ja śpiewałem wszystkie piosenki niemenowskie, rzeczywiście. No. Muzyka soulowa całe życie mnie interesowała. Wykonawcy, nie wiem czy dzisiaj, bo dzisiaj to się tak nie mówi podobno, ale właśnie czarni wykonawcy mnie bawili, interesowali. I ja po prostu tak wchodziłem w ten gatunek muzyki, że tego nie potrafię nawet opowiedzieć, jak to tam wyglądało wszystko. Wie pan, tak myślę sobie, bo ten utwór, który właśnie pan popuścił, jako się rzekło, jest bardzo nostalgiczny i przychodzi mi do głowy jeszcze jedno pytanie, które pewnie może stanowić puentę naszej dzisiejszej rozmowy. Gdy patrzy pan na te 40 lat, ale gdy patrzy pan w ogóle na całą swoją karierę, ma pan poczucie takiego pełnego spełnienia, czy nie. Czasem też niedosytu, że można było więcej? Można, bo to nie jestem spełnionym, bo ja nie skończyłem jeszcze. Nie, no oczywiście, swoje. Dlatego powiedziałem, że mówię o tym dotychczasowym. No, mimo, że fajnie, jak koledzy muzycy czasem do mnie mówią, że mój stary, z tym PESEL-em to wiesz, jak ludzie śpiewają. Wibracja, nie ta, tonacje już. A ja śpiewam z tych oryginalnych tonacji, które były tam powiedzmy w 80 roku. Jolkę śpiewam z oryginalnej. Wszystkie, które w 80, na początku 80 lat nagrałem, wszystko jest w oryginalnych tonacjach i ja jestem z tego powodu szczęśliwy. Ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, że
w tym wieku to się podobno obniża głos, a mi tak się ładnie wszystko układa, pięknie, no i tylko dalej. Na wiosnę przyszłego roku wydajemy nową płytę. Ten utwór, który impregnowany ślad, to jest taki utwór, który zapowiadać będzie następną moją ukochaną płytę. I jeszcze chciałbym powiedzieć, że po raz pierwszy na żywo będę wykonywał ten utwór, mówię o innym świecie, impregnowany świat. Ślad. Impregnowany ślad, tak jest. Naprawdę się rozpędziłem. Impregnowany ślad będę śpiewał w Bydgoszczy 18 listopada. 18 listopada, Bydgoszcz. Zapraszam do Bydgoszczy. Felicjan Andrzejczak. Powtarzam, występ. Impregnowany ślad. Impregnowany ślad. Tak, proszę zapamiętać, można wrzucić w YouTube i odsłuchać tej piosenki. Panie Felicjanie, to był wielki zaszczyt, wielka przyjemność i bardzo fajna rozmowa. Bardzo dziękujemy, że był pan mnie też. Z nami. I bardzo pozytywnie to zabrzmiało, że tyle planów jeszcze. Jeszcze jest. Aby zdrowie dopisywało i pięknie być. Trzymamy kciuki, życzymy jak najwięcej zdrowia i żeby ten głos właśnie tak jak pan opowiadał, żeby został, podnosił się, jak i tak, żeby było tak jak należy.